Dziś na zaproszenie moich kolegów z teamu Bagienny Drapieżnik odwiedziliśmy nowe dla mnie łowisko pod silosami w Grzymalinie. Dostałem informację, że występuje tu m.in. jesiotr i to właśnie będzie cel naszego wyjazdu. Pokażę, jaką taktykę obieram, aby złapać tą piękną rybę. Jednak żeby nie było za nudno, całość przybierze formę 4-godzinnego wyzwania. Pierwsze 2 godziny poświęcę na łowienie wcześniej wspomnianego jesiotra, natomiast pozostałe na poszukiwanie karpia i jamura. Czy to się uda? Przekonacie się sami. Partnerami kanału są skfeder.com, polski producent wysokiej jakości przynęt i peletów do metod Feder. Zemex Polska, oficjalny dystrybutor topowych wędek federowych i spinningowych. Bardzo się cieszę, kiedy jadę pierwszy raz na łowisko, bo mam okazję je poznać i mam okazję zrobić sobie challenge. I takim challenge'em dzisiaj sobie zrobiłem to, żeby pierwsze, wiem, że są jesiotry, nastawię się w ten sposób, żeby tego jesiotra w ogóle dzisiaj złowić. Dla potwierdzenia tego, że jakiś plan na niego mam i że on powinien być skuteczny, fajnie by było, żebym zdał przed Wami egzamin i złapał przynajmniej 2 takie sztuki. Jeżeli to mi się uda, będę chciał złowić karpia, bo wiem też, że są ładne karpie. Więc znowu jakby troszeczkę inaczej podejdę do tematu, a na końcu takim bonusem dla samego mnie, że tak powiem, takim naprawdę challenge'em będzie to, żeby później jeszcze wyłuskać amura. Nie mamy na to zbyt dużo czasu, bo mamy może przed 9:00 jesteśmy, a do jakiejś 12:00-13:00 maksymalnie będziemy tutaj siedzieć, więc czasu zbytnio nie ma. Natomiast bardzo mocno skupię się na tym, żeby się do tego bardzo odpowiednio przygotować. Z bardzo małą ilością przynęt, zaraz Wam wszystko pokażę. Zaczynam od budowy zestawu. Rozłożyłem sobie jedną wędkę i zrobię oczywiście na zestaw uniwersalny, czyli pod bombkę, pod pellet Waglera i pod sinking bomba. Dlatego, że na pewno zacznę bombką i bombką myślę przełowię cały ten czas. Natomiast na samym końcu, jak już by się udało zrealizować mój plan, to będę chciał jakby jeszcze dla takiego potwierdzenia spróbować odłowić amura. Tutaj są ponoć amury, więc jakby takie sobie założenie dałem i prawie, że jestem pewien, że mi to wyjdzie. Natomiast nie chcę tak zbyt pewnie do tematu podchodzić, bo na łowisku jestem po prostu pierwszy raz, więc moje założenia mogą ulec degradacji. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie zestaw robię oczywiście standardowo na wszystkie 3 metody, żeby móc sobie po prostu z tym za chwilkę podziałać na różnych frontach. Czyli standardowo 2 stoperki, agrafka, tutaj akurat już mam bombkę założoną 20-gramową i znowu 2 stoperki. Zakończę pętlą i dam gruby przypon. I w pierwszej fazie, jak będę próbował odłowić jesiotra, na pewno przypon założę długi. A dlaczego, to też zaraz Wam pokażę, jak tylko wygruntuję. Najpierw chcę sobie zrobić zestaw, wygruntować sobie łowisko. Tutaj mam już jakby wstęp gotowy. Teraz jak zwykle zakończę to standardową pętlą. Wcale nie małą. Dam przypon i gotowe. Teraz jedna z najważniejszych rzeczy, czyli gruntowanie. Nawet nie wiem, ile może być pod brzegiem, także zrobię tak, załóżmy, że powiedzmy okolice niecałego metra. Jeden stoperek dałem sobie wyżej, żeby widzieć. O, teraz jak widzicie, stoperek jest dosłownie przy szczytówce teraz. Ten stoperek to jest teraz taki mój odnośnik, czyli dałem sobie, widzicie, od brzegu, ja wiem, z metr może niecały. Idę sobie dalej, schodzę. O ile będzie co schodzić, ale tak, już widać ewidentnie, że jest coraz to głębiej. Ale tu już jest, za chwilę widzę równo. O, tam jest jeszcze kolejny spad. Okej, czyli taki niecały metr jest tam. Bliżej, jak sobie zobaczymy, to tu ewidentnie tak, to jest coraz to płycej. A przy samym brzegu już nawet nie ma o czym mówić. Spróbuję jeszcze troszkę się wysunąć, chociaż to jest już trudne przy krótkiej wędce. Zobaczcie, tu jest taki schodek na wprost mnie. Czym dalej sięgnę, tym jest jeszcze troszkę głębiej.
chciałbym trafić na w końcu taki spad, który już jest, powiedzmy, że stały. I w ten sposób już sobie dalej nie poradzę, bo mam za krótką wędkę, ale będę próbował to zrobić w taki sposób, że zarzucę sobie, zatrzymam raz. To jest w okolicach 1 sekundy, opada tutaj blisko, więc zrzucę sobie teraz troszeczkę dalej i zobaczę, czy też tyle samo czasu będzie ciężarek opadał. Tak, więc to już można stwierdzić, że tutaj jest w okolicach do takiego 10-15 metra. Głębokość jest tak w okolicach niecałego może metra. Zobaczę jeszcze troszkę dalej. I tam jest to samo, czyli do 20 metra ta głębokość jest jednakowa. Co powiem szczerze, że mnie cieszy, jak mam być szczery. Teraz nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czy nie, to powiem, jak się sprawdza jeszcze głębokość dalej. Jak mamy ciężarek już na żyłce, zarzucamy i zanim się zatrzymy, trzymamy palcem. Raz, dwa, o. I w ten sposób będziemy mieć szczytówkę ugiętą do momentu, kiedy ona się po prostu tak nie wyprostuje. Zwyczajnie po prostu się wyprostuje. Jak ona się wyprostuje, to znaczy, że ciężarek opadł na dół i wtedy przestajemy liczyć. To oczywiście na takich płytkich zbiornikach jak tutaj nie ma takiego aż znaczenia, ze względu na to, że przy metrze to za chwilkę opada dosłownie. Natomiast jeżeli byśmy mieli zbiornik, gdzie mamy głębokości, załóżmy, nie wiem, od 3 do 6 metrów, to zdecydowanie będziemy wiedzieć, gdzie mamy głębiej, a gdzie mamy płycej, ze względu chociażby na to, że ten ciężarek będzie dużo wolniej, dużo dłużej jakby opadał, nie? To mamy, powiedzmy, że wygruntowane. Jeszcze dla pewności sprawdzę tylko taki, powiedzmy, 20 metr z prawej i z lewej strony. Myślę, że będzie to samo, ale dla pewności tu to samo z prawej, więc zobaczę jeszcze z lewej, ale wszystko wskazuje na to, że tu jest po prostu jeden blat, przynajmniej w tym miejscu, gdzie siedzimy. Tak, dokładnie tak to wygląda. Także mamy od brzegu na jakimś 4, może 5 metrze mamy już, zaczyna się taki stały spad, ta półka, i tu właśnie będzie miejsce, gdzie będziemy próbować złowić jesiotra. To jeżeli ja już wygruntowałem, to teraz czas najwyższy, żeby przygotować swój towar tak zwany do łapania. Zaraz wam wszystko pokażę. To w międzyczasie, jak już będę sobie po prostu szykował, pozostawiam to dosłownie na podpórce. Tylko i wyłącznie po to, żeby widzieć, czy będę miał jakieś obcierki. Jeżeli będą obcierki, to już jest bardzo, bardzo dobry znak. O, mamy nawet. Poluzuję szczytówkę, żeby nie denerwować ryb, jak będą się obcierały o żyłkę. I tak to właśnie wygląda. Delikatnie sobie skręcam szczytówkę. I przynajmniej będę miał pewność, czy tu w ogóle w tym rejonie coś się już dzieje. Staram się też być bardzo cicho właśnie ze względu na to. Także nic, idę szykować towar i zaraz wam poopowiadam całą resztę. No to tak jeszcze przy okazji, bo nigdy o tym nie mówię, nie wspominam o tym. Natomiast zobaczcie, jak wygląda stanowisko. Stanowisko, na którym jesteśmy, fizycznie nie ma raczej możliwości, żeby tutaj wygodnie siedzieć na przykład na fotelu. Dlatego też kosz wędkarski w zasadzie, zobaczcie, jak ładnie sobie porozstawiają w ogóle nogi i nawet na takim krzywym terenie ja będę sobie wygodnie siedział. Dlatego też, bo czasami mam takie pytania, czy kosz, czy fotel. Na przykład dlatego lepszy jest po prostu kosz. Bardzo wygodnie idzie sobie porozstawiać nogi i bardzo wygodnie po prostu siedzieć przez cały czas pobytu nad wodą, nie martwiąc się o to, że za chwilę się gdzieś poślizgniemy, wpadniemy do wody i tak dalej, i tak dalej. To jest duża przewaga akurat kosza nad fotelem. Dobra, ja już się przerałem spodnie, żeby tamtych nie pobrudzić. Jedziemy z tematem. Tak jak ja się dzisiaj przygotowuję. Pierwsze co, to na pewno pelet 2 mm. Specjalnie tłusty pelet, ciężki pelet. I ja go rozsypię do dwóch pojemników. W jednym pojemniku będzie go... O, tutaj namoczę może.
Tu troszkę tylko mi jest potrzebne, żeby czopować później koszyk, załóżmy z zanętą, z kukurydzą, przepraszam. A tutaj sobie wysypię go luzem, to ma być suche. Druga rzecz, jaką robię, to pelet 9 mm. Jego tam dużo nie będziemy potrzebować, może nawet w sumie to za dużo tego dałem. O, dobra, takie pół pojemniczka w zupełności wystarczy. I trzecie to będzie kukurydza. Do tego potrzebujemy proce, przypony i waftersy. Wziąłem dzisiaj same duże waftersy. Skunksa oczywistym jest, że skunks tylko dlatego, że na jesiotry trzeba będzie im naprawdę dać po nosie. Ewentualnie kanibal i duży corn power już później na sinking bomba czy na pelet waglera. On jest z przeznaczeniem właśnie na karpia. Te dwa smaki będą na jesiotra, a tutaj będzie albo na karpia, albo na jesiotra, to już będę używał tylko korna. I w zasadzie to by było na tyle. Dlatego wziąłem jeszcze jeden pojemniczek tutaj, bo to, co tutaj się już namacza, to powinno się namaczać około minuty. Myślę, że już chyba tyle minęło. Więc damy sobie go, przesypiemy tutaj. A do tego pojemniczka, gdzie dałem pelet 9, zalejemy go wodą. I niech sobie jest. I teraz nam troszkę wody tu zostało. Może jeszcze trochę doleję z tego peletu. To wypłukamy kukurydzę. Kukurydzę wypłukamy tylko i wyłącznie dlatego, żeby nam się po prostu ręce nie kleiły do procy, czy w zasadzie do wędki. Dwie puszki, nie wiem, czy to nie na wyrost zrobiłem, ale lepiej, żeby troszkę zostało, aniżeli miałoby braknąć. I mamy kompletnie wszystko na dzisiejsze łapanie. Kukurydza, pelet 2, suchy, pelet 2 namoczony i pelet 9 zalany wodą. Także daję to na stanowisko i zaczynamy. Mam 4 godziny czasu, czyli od godziny powiedzmy 9. Kuba, tak? 9 czy 9.30? 9.30. To od 9.30 do 12.30 mam 4 godziny. Fajnie byłoby, żeby w każdej godzinie, żeby założyć swój cel. Czyli pierwsze 2 godziny mamy cel na to, żeby złowić 2 jesiotry, 3 godzina na to, żeby złowić karpia i 4 na to, żeby złowić amura. Ciężki challenge, ale takie mi się bardzo podobają. Taktyka jest taka, że siedzimy specjalnie pod drzewami, żeby mieć cień. A tak na poważnie, pierwsze co robię, bo mi Kuba tylko czas zabiera dzisiaj, nabieram, zobaczcie, suchego peletu 2, nabieram sobie do mieszka. I tym jak strzelimy, to po prostu spadnie, bardzo będzie skupione i spadnie dosłownie w jednym miejscu. I takich mieszków podam z 10 na początek, tutaj bardzo bliziutko, gdzie zamierzam łowić. Zanęciłem sobie. Pelet przez to, że jest tłusty, będzie cały czas w pewnym sensie jakby oczkował na wodzie, więc jakby ja tego miejsca, gdzie ja dałem pelet, ja go po prostu nie zgubię zwyczajnie. Dlatego też wszystko skupiłem w jednym miejscu i tam też zaraz poślę, zacznę na pewno od białego skunksa. Tak to zrobię na sam początek. Zanęciłem 10, teraz daję tylko przypon. Zacznę od krótkiego, bo czasu nie mam za dużo, więc zaraz sobie skrócę inny, ale żeby już ta wędka po prostu była w wodzie, żeby już się po prostu coś działo, to założę taki krótki przypon, on ma 12 cm z dużym haczykiem, to jest duża, gruba 10, to jest chyba haczyk z Koruma, jeżeli się nie mylę, naprawdę bardzo mocny hak i też taki jest nam dzisiaj potrzebny. Zakładam na bagnet dużego białego skunksa. Dobra, jesteśmy na miejscu, odkręcamy kołowrotek, bo to jest konieczność. Praktycznie cały, tak żeby był naprawdę, naprawdę luźno. I zostawiamy. Teraz sobie mogę już na spokojnie zająć się przyponami, więc sobie skrócę, bo mam takie 50-centymetrowe przypony, więc jeden z nich sobie po prostu skrócę do jakichś 30 cm. Tyle gdzieś mi będzie potrzebne. Wezmę sobie tutaj przypon, akurat mam z gumką. Taki długi, z dużym hakiem, chociaż on nie ma nawet 50 cm. Dobra, skrócę go tak gdzieś do jakichś, no powiedzmy 20 kilku centymetrów, 22, 23, nie wiem dokładnie. No, w każdym razie dzisiaj przez to, że my łowimy blisko i przez to, że mamy sobie taki challenge, to Krzysiu, który ze mną tutaj przyjechał, jeszcze Mateusz przyjedzie,
Nie wiem, jak Mateusz będzie łowił, natomiast z Krzysiem, jak rozmawiałem, Krzysiu ma łowić dystansowo, po prostu daleko. Tutaj z tego, co się orientuje i z tego, co jakby chłopaki mówili, tutaj głównie łowi się dystansowo. Czym dalej, tym większa szansa po prostu na rybę. Ale jest mnóstwo takich łowisk, gdzie są takie przeświadczenia właśnie, że ryba jest daleko, że trzeba ją po nią naprawdę daleko sięgać i mało kiedy ktoś sprawdza nogi. Tutaj mamy oczywiście plus taki, że jesiotry bardzo często występują pod samymi nogami, natomiast właśnie dlatego się śmieję, że challenge, bo bardzo chciałbym karpia złapać na, oczywiście, że na bombkę, a żeby to zrobić, no to bombką nie będę rzucał na 100 metrów, tylko bombką rzucę tam, gdzie zanęcę kukurydzą, a kukurydzą zanęcę być może na 20, też 20 kilka metrów, no dalej na pewno nie dorzucę. Więc żywię nadzieję, że uda mi się dzisiaj tutaj karpia złapać z tak bliskiego dystansu. Może uda mi się odczarować ten zbiornik, a może nie. Plan jeszcze mam taki, że zacząłem teraz od białego waftersa dużego, skunksa oczywiście śmierdzącego jak diabeł i przeznaczę sobie na to pół godziny, żeby to pół godziny po prostu było w wodzie. Po pół godzinie, jeżeli nie złowię ryby, zamienię kolor po prostu na różowy. Jeżeli dalej nic się nie będzie działo, to wtedy użyję tego peletu, który moczyłem. On do godziny czasu już powinien być taki rozmaziany trochę i to jest właśnie mi potrzebne, bo sobie założę szybko koszyczek do nęcenia i po prostu zrzucę tam 2-3 koszyczki w jedno miejsce. A ze względu na to, że ten pelet ma 50% białka, to jest właśnie bardzo dobry pelet na jesiotry. Jesiotr to jest taka ryba, która po pierwsze musi dostać po nosie, żeby w ogóle ją zachęcić. Dlatego też sypałem tą dwójką i tą dwójką zrobiłem taki dywan, powiedzmy metr na metr. Tylko i wyłącznie po to tak zrobiłem, bo ten pelet, dynamik, on jest taki bardzo rybny, że tak powiem. On jest taki mocno rybny i on jest bardzo tłusty. On też ma ponad 40 chyba, tam 5% powiedzmy, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie jest bardzo tłusty. I teraz jak zrobię mu taki dywan, jak zrobię rybom taki dywan, taki metr na metr, to ta ryba, nawet jak wpłynie w to wszystko, to ona się tam nie naje, ale to cały plan polega na tym, żeby ona się nie najadła, tylko żeby ona czuła po prostu ten pelet, żeby tam cały czas był zapach taki rybny, natomiast żeby jej nie nakarmić, żeby ona nawet nie mogła fizycznie tego wszystkiego zjeść, tylko żeby to tam po prostu było i niech sobie to będzie, niech sobie to pachnie tam, niech sobie ryby po prostu przypływają i czegoś tam szukają. Jedyna przynęta i jedyny większy kąsek, jaki jest w tej chwili w wodzie, to jest właśnie biały wafters. Wydaje mi się, że na jesiotry to jest bardzo dobry i odpowiedni kolor, ale to się oczywiście dzisiaj przekonamy. Jeżeli oczywiście nie zadziała, to tak jak mówię, dosypiemy im jeszcze bardziej tego przemoczonego paletu i to już takim koszyczkiem podam po prostu tutaj, więc będziemy je wołać. No i wtedy zmienię właśnie przynętę na różową. Natomiast jeżeli dalej nic się nie będzie działo, to wtedy jeszcze wziąłem sobie waftersy w kolorze peletu w zasadzie i będziemy próbować się kamuflować. I to też jest taki rybny, a jesiotry lubią rybne smaki. Więc taki plan jest na jesiotra na pierwsze 2 godziny. Łowisko pod silosami w Grzymalinie jest położone z dala od dróg. Posiada średnią głębokość na poziomie 1,5 metra, a w najgłębszych miejscach ma nawet 2 metry głębokości. Wielkość tafli wody to 6,5 hektara, a do dyspozycji mamy 50 stanowisk, na które w większości można podjechać samochodem. Opłata za wędkowanie wynosi 30 zł za osobę. Ryby, jakie występują w łowisku, to przede wszystkim dość spore karpie, jesiotry, amury, liny, jazie, klenie i w mniejszych ilościach karasie i leszcze. Dno jest płaskie z lekkim mułem. Nie można łowić w nocy poza okresem letnim, jednak wcześniej należy zarezerwować miejsce. Minęło 20 minut, nie mam żadnej obcierki jeszcze. Nie ma znaku życia ryby w ogóle. To ten pelet, który sobie moczę, to sobie zacznę tak delikatnie hałasować w tym miejscu, gdzie sobie rzuciłem i co jakiś czas będę rzucał parę ziarek. Jesiot ze względu na to, że jesiot lubi, jak się coś dzieje, jakiś hałas, to od czasu do czasu tak sypnę takie strzyproce, takie po pół mieszka,
tylko żeby się tam coś po prostu zadziało. Pierwsze pół godziny minęło, więc wedle planu zmieniam na dłuższy przypon i na różową kurkę. Fajne jest też w tych dużych oczkach, jak się robi, że bez problemu nie trzeba zrywać zestawu, tylko bardzo prosto można go po prostu zmienić, wyciągnąć i zmienić. Dobra, pierwsza obcierka jest. Już widzę, że ryba przyszła, więc jest nadzieja, że dosyć szybko będę miał branie, ze względu na to, że tam nic grubszego jakby nie ma w łowisku, a ryba już się pokazała. Więc jest nadzieja. Jest jeszcze 10 minut do końca pierwszej godziny. Fajnie byłoby tą godzinę w miarę wykorzystać. Druga godzina powinna być łatwiejsza w złapaniu. Bo jak już one przyjdą, to one powinny się tutaj mniej więcej kręcić w okolicach. Trzeba też bardzo mocno zwrócić uwagę na brania. Karb jak weźmie, to przeważnie jest jakby taki bardzo szybki odjazd pod brzegu. Jesiotr nie zawsze tak reaguje. Jesiotr czasami, jak jest branie jesiotra, to szczytówka nam po prostu czasami drga, jak przy łowieniu płotek, załóżmy, czy leszczyków, czy małych ryb ogólnie. On nie odejdzie z łowiska czasami, tylko właśnie tak strasznie agresywnie ta szczytówka chodzi w tom i z powrotem. Natomiast też się zdarza właśnie bardzo często przy jesiotrach, zdarzają się ocierki. To jest nic innego, jak wędka po prostu zaczyna się w bardzo powolny sposób wyginać i za chwilę po prostu wraca. Tego nie wolno ciąć. Jak to się zatnie, to się można po prostu tego jesiotra przestraszyć. Natomiast w momencie, kiedy mamy takie bardzo agresywne, delikatne szarpnięcia, to jest znak, że już jesiotr po prostu wziął i z reguły kończy się to tak, że przy zacięciu już mamy go po prostu na kiju, wtedy zaczyna dopiero walczyć. Dobra, pierwsza godzina jest 10:30 dokładnie, czyli godzina minęła i się udało. Znaczy udało się, no generalnie już widziałem, że to jest jesiotr, ale on dopiero zaczyna swój taniec. To jest wiadoma sprawa. Poza tym jesiotr ma taką budowę ciała, że ciężko jest go zwyczajnie zatrzymać, po prostu. A czasem uważaj, bo jest u ciebie. A czasami jeszcze mam nadzieję, że zobaczycie, jesiotr jak walczy, to czasami robi tak zwaną świecę. Wychodzi z wody po prostu, jak jest zacięty i strasznie głupieje. I tutaj właśnie w tym przypadku było ewidentnie widać, że to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że brania jesiotra niekoniecznie są jakimiś odjazdami. To branie właściwie wyglądało dosłownie tak, że była szczytówka zaczęła po prostu szaleć i ona sobie chodziła w prawo i w lewo dość agresywnie. I właśnie to jest to, że tak czasami biorą jesiotry. Ale się cieszę, że się udało w tej pierwszej godzinie. No, a Krzysiu właśnie zaciął rybę z dalekiego dystansu. Podejrzewam, że pewnie karpia. Mam na dzisiaj też pożyczony podbierak od Krzysia. Właśnie taki bardzo głęboki. Bo jakbym użył tych swoich płytkich, to jest duża szansa na to, żebym go po prostu w podbierak nie zmieścił. To jest długa ryba. A dosłownie parę minut wcześniej było widać obcierki, więc jakby już wiedziałem, że w łowisku już po prostu jest. Jest też jeden sposób dobry na podbieranie jesiotra, a mianowicie, zaraz wam pokażę, bo to jakby nie będę umiał opowiedzieć, ale zaraz. Kurczę, to są bardzo silne ryby ze względu na swoją budowę ciała i tak nie jest mi łatwo go przytrzymać w miejscu, także niestety drugi odjazd robi spod brzegu. Dobrze jest go naprowadzić do podbieraka. Zwalniamy wędkę nagle i zawijamy go w podbieraku. Thank you.
zrobimy teraz to, co planowaliśmy na drugą godzinę. Teraz zobaczcie, robię tak, że tutaj, gdzie mam bombkę zamontowaną, zdejmuję bombkę i założę koszyk do nęcenia. Czekaliśmy godzinę na tą rybę teraz. Dokręcę sobie hamulec. I teraz w tym koszyk umieszczę ten pelet, który namaczałem. I takie dwa koszyczki pełne peletu. On już jest, o, taki już się powoli robi, że można go po prostu ścisnąć. Więc takie dwa koszyczki peletu umieszczę w łowisko. I teraz jak już poszedł twardy pelet, to umieszczam dużego kanibala. Znajdujemy się, tak jak Marcin powiedział, na łowisku Grzymali pod Silosami. No ja dzisiaj łowię na dwóch dystansach. Jeden dystans 90 metrów, z którego łowiłem karpia. Drugi dystans spod nóg, z którego na razie wyszły... Znaczy jeden jesiot się spiął, drugi wyciągnięty. Daleko nęcę na mieszankę peletu z zanętą, a pod nogami pelet 11 i na haczyk lofters. I do tego tak zwany slop, końcówka już jest przemoczona zanęta, śmierdząca. To po tym pierwszym jesiotrze mam ciszę. Nie mam nawet obcierki póki co, ale też było tak, że wcześniej też nie miałem i jak się pojawiła obcierka, to dosłownie za kilka minut było branie. Dlatego też nie zmieniam przynęty. Teraz mam na rybnego waftersa i nie zmieniam tego, choćby tylko ze względu na to, że jak nie ma obcierek, to po prostu ryby tam nie ma. Tak sobie przynajmniej to czytam. Dlatego nie zmieniam jeszcze nic i cierpliwie czekam. Mam już plan na dalszy dystans, ale to wam powiem, jak mi się skończy czas tutaj przy jesiotrach. Dobra, dosypię jeszcze, bo zostało mi bardzo mało czasu, dosypię jeszcze peletu, zrobię szum na koniec, może się jeszcze uda ją zainteresować jakoś, bo jak na razie to nie mam nawet jednej obcierki. Także spróbuję jeszcze zadziałać i przechodzimy dalej. Dobra, szybciej złowię tamte, będę miał więcej czasu. Dobra, nie tracąc czasu, co teraz robimy? Ze względu na to, że jesiot lubi zamieszanie, to on po prostu sobie tutaj teraz wrzuciłem jeszcze resztki peletu, więc on, po prostu one tam będą. Teraz najważniejsza sprawa, już nie będę ściągał tego przyponu, będę musiał teraz zanęcić, zanęcę sobie teraz jedno miejsce, ale żeby to zrobić dobrze, najpierw sobie zarzucę. Dobra, teraz sobie zaklipuję. Zaraz wam wszystko powiem dlaczego. Teraz spróbujemy złowić karpia, a żeby to zrobić, potrzebujemy świętego spokoju w tym łowisku, w którym będziemy łowić. Więc siłą rzeczy zrobimy w ten sposób, że rzucimy tam kukurydzę, szklaneczkę kukurydzy. Po to był mi potrzebny 2-milimetrowy pelet, żebym mógł sobie teraz zaczopować tą kukurydzę, żeby ona mi nie wypadła przy rzucie. Czyli tak to mniej więcej będzie wyglądało. Mam nadzieję, że to doleci na miejsce. Nie wiem, czy nie mam za dużej szklanki, ale trudno. Doleciało. Dobra, jak już doleciało, damy temu chwilkę opaść. I wyszarpiemy. Dobra, mamy. Zmieniamy teraz szybko waftersa na żółtego, dużego korna. I dzięki temu, że mamy zaklipowany zestaw, oczywiście go odklipujemy, bo to jest jasna sprawa, na bombkę tak blisko, bo to jest gdzieś 20 metr jakiś. Mamy wrzucone, odklipujemy sobie
I oczywiście nie wrócimy już do tego samego miejsca łowienia po raz kolejny, bo, że tak powiem, to będzie jednorazowy wypad. Rzucamy w jedno miejsce, za chwilkę, jak póki jeszcze mamy zaklipowane, rzucamy tam po prostu bombkę i niech sobie to tam jest. Tam już nic nie dorzucamy kompletnie. Poświęcimy teraz, bo mamy godzinę czasu na to, poświęcimy pół godziny w jednym miejscu. Jeżeli będę miał jakieś obcierki, jeżeli coś się tam będzie działo, to po prostu to zostawię. O, już się coś dzieje. A nie. Obcierka już. Już była obcierka. Ciekawostka. Obawiam się tylko, że może się tak wydarzyć, że tam też po prostu będzie jesiotr, jak tak szybko jest obcierka, bo być może zareagował na szum, który tam powstał. Ale to jakby zobaczymy. Jeżeli by się wydarzyło, że złapie jesiotra teraz tam, to zaraz będziemy rzucać gdzieś indziej, w jakieś zupełnie dziewicze miejsce. I na tym ma polegać tak naprawdę ta cisza i spokój, żeby móc odłowić jakiegoś karpia. Ale w międzyczasie ja też mam tutaj kukurydzę, którą dałem. Ona nie dość, że jest wypłukana, to jeszcze ją umieściłem teraz w wodzie. Po pierwsze ze względu na to, żeby ona mi nie wyschła, bo ona w ciągu 2 godzin będzie potrafiła po prostu wyschnąć. Ale drugie, co jeszcze ważniejsze, jak jeżeli zalejemy kukurydzę wodą samą, to mamy szansę na mniej os, bo osy, jak nie wypłukamy kukurydzy, to tych os jest po prostu mnóstwo. Jak ona jest w wodzie, to się jeszcze tak w miarę kamufluje, że tych os, że tych os aż tyle nie ma. Tam będziemy mieć ciszę i spokój, natomiast całkiem w lewo teraz całkiem w lewo teraz będę cały czas sypał kukurydzą przez tą godzinę, jak zestaw będzie tutaj po prawej stronie, to tam już sypię, robiąc jakby przygotowania do tego, żeby móc z toni złowić jakąś rybę. Nie będzie tego tam dużo sypanego, ale bardzo często. Co kilka ziarek bardzo często sobie będę sypał, żeby tam zainteresować, załóżmy, amura, jeżeli tutaj faktycznie one są. Taki był plan, tu miał być karp, a nie jesiotr, ale widzę, że... Znaczy nie będę narzekał, bo może tutaj w tym miejscu, gdzie teraz sobie buduję łowisko, to być może tam zaraz odłowimy karpia i amura. Znaczy bardzo bym tego chciał. A tu mamy trochę większego chyba kolegę. Jest piękny, ale niestety to nie to. Dobrze, teraz przejdę tylko na takie powierzchniowe już łapanie, ze względu na to, że tam nawet nie robiąc szumu złapałem jesiotra. No, nie był taki plan, że tak powiem, więc zmienię sobie teraz na powierzchniowe łapanie. Zaraz zakładam sinking bomba, długi przypon i jedziemy. Teraz będę tylko pilnował strzelania, bo tego muszę ewidentnie przypilnować. Mam. Niemożliwe, jesiotr ty. No. Dziwne, nie? Wszystkie takie same mniej więcej.
Ostatnie pół godziny, chyba nawet niecałe, 25 minut zrobiłem jeden błąd, że zbyt długo przytrzymałem slow sinka i on opadł po prostu na dno i dlatego się złapał jesiotr. Teraz muszę dosyć szybko reagować, czyli jak zarzucę slow sinka, rzucę jeden mieszek kukurydzy i za chwilę będę od razu zwijał. I tak jak mówiłem, jesiotry uwielbiają zamieszanie i tutaj jest raj dla nich, dlatego że ja cały czas strzelam w to jedno miejsce. No i nie mogę teraz sobie pozwolić, żeby to doszło do dna. Więc zarzucamy. Strzelamy. I tak to właśnie będzie wyglądało cały czas. Ostatni rzut. Nawet jakby się coś udało teraz zrobić, to i tak nie osiągnę założonego celu. Ale może ostatnia ryba coś poprawi. Swoją drogą nie wiedzieliśmy, ja w zasadzie nie wiedziałem, że tu jest aż tyle jesiotra, bo czego się nie zrobi tutaj przy brzegu, jakiego hałasu by się nie zrobiło i czego by się im nie podało, to po prostu łowimy jesiotry, co mnie bardzo dziwi. Dziwi mnie też, że te karpie nie podchodzą, bo tak rzeczywiście było mówione od samego początku, że karpie są po prostu dalej. Miałem nadzieję, że jakoś po prostu do brzegu zaprosimy, no ale nie. Jeszcze jest taka rzecz, że jak już jesiotr wejdzie w łowisko, to karpia po prostu nie ma. No dobra, czas mi się skończył, już nie ma co przedłużać. Poległem. Nie doceniłem dzisiaj bezczelności jesiotrów. Jak się pokazały, tak już dupa zbita. Bezczelne są. Podsumowując moje dzisiejsze łowienie, nie doceniłem ilości jesiotra, który popsuł mój plan. Następnym razem w celu złowienia karpia użyłbym metody i posłał zestaw na minimum 70 metrów od brzegu, a do złowienia amura podszedłbym dokładnie tak samo, z tą tylko różnicą, że przeznaczyłbym na to łowienie więcej czasu. Mimo to bawiłem się świetnie i z wielką przyjemnością wrócę na to łowisko, aby spróbować jeszcze raz, tym razem bogatsze o doświadczenie.